Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online na PC-cie. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry, moja piękna Asuka, no w końcu. Piękna Asuka, bo to co zrobiłem na PS4 to słabo wygląda. Tutaj mamy naprawdę bardzo, bardzo ładną Asukę, zobaczcie sobie. Czy ona nie jest wspaniała? Jest wspaniała. I... Oczywiście, jak to na PC-cie, musiałem czekać 10 albo 15 minut na to, aby dołączyć do sesji, po czym nacisnąłem Alt F4, żeby w ogóle wyjść z gry i jeszcze raz ją uruchomić, żeby jeszcze raz mi się wszystko czytało. Pisaliście mi w komentarzach, krócej, jak to nieprawda, na PC-cie maksymalnie 4 minuty się czeka na włączenie gry i w ogóle... Nie, czeka się wciul długo, bardzo długo i strasznie mnie to boli, że tyle musiałem czekać tutaj. W porównaniu do konsoli PS4, myślę, że do Xboxa to też są oddzielne serwery tutaj na GTA. Czytywanie było dużo krótsze, bez kitu. To bardzo denerwuje, bo po prostu siadasz do konsoli, od razu praktycznie grasz, jeśli tam włączyłeś stan spoczynku. A tutaj no trzeba zawsze czekać, za każdym razem, gdy się uruchamia tę grę, zawsze trzeba czekać, aż to się wszystko wczytasz, cię dołączy. No i samo dołączanie na tych serwerach pecetowskich, dołączanie do sesji trwa dużo dłużej i to denerwuje bardzo. Niestety taka jest prawda. Ale są oczywiście pozytywy grania na PC-cie, to jest oczywiście 60 wspaniałych, switaśnych FPS-ów, wspaniałe switaśne strzelanie z myszki, wspaniałe switaśne uczucie, kiedy jakiś gracz zajdzie mi za skórę i mogę mu tak dopierdzielić, że wyjdzie z sesji i dopiero wtedy będzie mógł odetchnąć spokojnie. A na PS4 zawsze dostawałem baty, bo jakoś tak na padzie grać no nie pasowało mi w GTA, zwłaszcza że jestem od kilku lat, ile to GTA jest na PC-cie już, od kilku lat jestem przyzwyczajony do grania na myszce i klawiaturze w GTA i ewentualnie używając pada do latania, no najczęściej do jeżdżenia używam właśnie pada, teraz jeżdżę sobie używając pada i to jest fantastyczna sprawa. Natomiast kurde, strzelanie w ogóle na PC-cie, jak się przesiądziesz z konsoli na PC-ta, to masz takie wrażenie, że gra działa, no nie wiem, że postaci czy pojazdy wykonują od razu twoje działania, które im polecisz, czyli na przykład chcesz sobie skręcić, ominąć pojazd, nie ma problemu, tak? Można bez problemu sobie wszystko ominąć i jest to dużo, dużo przyjemniejsze niż na konsoli, zwłaszcza jeśli się przesiądzie z PC-ta na konsolę, gdzie na konsoli mamy 30 FPS-ów i ten tak zwany input lag, czyli opóźnienie kontrolera w stosunku do tego, co się dzieje w grze, czyli po prostu sterowania, no nie? Mamy, no i to jest straszne, kurde, jednak na początku ciężko się do tego przyzwyczaić, ale później można już spokojnie grać, na PS4 nie ma z tym jakiegoś większego problemu. Wiecie co, weźmiemy sobie śmigłowiec. Tutaj mamy taką misję na morzu. No i tak przesiadając się teraz na peceta, czuję się jakbym po prostu odetchnął. A przesiadłem się na peceta na chwilę dosłownie, żeby sprawdzić jak tutaj sytuacja się ma z cheaterami. I o ile teraz zdobiło mnie do osobnej sesji, ja nie lubię tak grać. Nie lubię grać na sesji, gdzie nikogo nie ma, bo to po to się w to GTA gra. Gra się po to, żeby grać z innymi graczami, prawda? I do tego chyba najlepsze dalej jest PS4, bo moi drodzy, Paweł powiedział mi: Lucek, wiesz co, w sumie moglibyśmy coś tam nagrać na PC-cie, bo już tutaj widzę, że graliśmy na live'ach i nie było żadnego problemu, nikt nam nie przeszkadzał, podczas gdy ja pograłem 10 minut i ktoś mnie teleportował właśnie na morze. Teraz by się przydała taka teleportacja, to bym szybciej misję wykonał, no ale kurde. Ach, ja tam nie osądzam Pawła, że tam mnie wkręcał czy coś, nie o to chodzi, tylko chodzi o fakt, że no kurde. Ja już miałem nadzieję, że naprawdę będę mógł sobie na spokojnie na PC-cie grać i te 60 FPS-ów i to wszystko i to tak fantastycznie. No tu się okazuje, że jednak Lucek zapomni, bo dalej są jacyś idioci, którzy będą starali się popsuć tobie rozgrywkę. Znaczy no niekoniecznie mi, bo tam całą sesję przeteleportował na morze. To nie chodzi o to, że to może rzeczywiście cheaterów jest mniej, tak? Ale chodzi o sam fakt,
że oni dalej są, a ja myślałem, że już ich nigdy nie spotkamy tutaj w GTA. Znaczy nigdy to... Podejrzewam, że kiedyś to i na konsoli PS4 się pojawią. Jak tam odnajdą sposoby, jak hakować tą konsolę. Ale kurde... Naprawdę myślałem, że na PC-cie będę mógł sobie chwilę spokojnie pograć. W ogóle dostałem jakiś hajs od Rockstara. Czekajcie sobie tego tutaj niedobrego dziada spróbuję pokonać. O nie. Widzę, że umiejętności strzelania buzardem też mają wiele do życzenia. Dawno nie latałem nim, bo na PS4 niestety nie mam buzarda, chociaż i tak bardzo szybko rozwinąłem swoją działalność przestępczą w GTA. Grając na PS4, ale to nie bez pomocy ludzków, gdzie dali mi 70% na napadzie Pacific Standard. Jeszcze tam chyba był jakiś bonus i dostałem naprawdę chyba z 800 tysięcy dolarów. Także to jest bardzo dużo, mogę sobie kupić dwa magazyny i rozwinąć moją działalność troszeczkę szybciej. Chociaż sam myślę, że też bym sobie poradził, tylko że zajęłoby mi to trochę więcej czasu, wiadomo, no nie? No ale i tak doszedłem tam do wielkich pieniędzy, tam już milionami operuję, kupowałem sobie magazyny, różne biura, oczywiście samochodów jeszcze nie, no bo i tak nie ma sensu ich kupować, skoro nie mam żadnych możliwości tuningowych, także na początku tam nie było sensu, ale kurczę, powiem wam, że na PC-cie, PC to jest PC, naprawdę, te 60 FPS-ów to jest to. Jak ryba w wodzie dosłownie, no. To jest taka, jakaś, nie wiem, jakaś taka ulga, jak tak grasz na tym. To jest super sprawa. No ale ma też swoje wady, na przykład to, że nie da się grać online. Bo zawsze masz tą świadomość, że grasz sobie spokojnie, wiesz, próbujesz zarobić ten hajs, a zaraz ci wyskoczy jakiś baran, który będzie chciał pokazać, że istnieje w tym swoim małym, ciemnym pokoiku gdzieś tam, gdzie mama nie ma do niego dostępu, będzie próbował pokazać, że to on jednak jest tym najważniejszym gościem i że jego trzeba się słuchać, że jego wszyscy muszą prosić o kasę. No i właśnie tutaj też duży minus wersji pecetowej, działa czat pisemny. Możemy jakieś głupoty napisać na czacie, tak? I każdy to widzi, nie można tego wyłączyć. A na PS4 grasz spokojnie, można tylko komuś tam SMS-a wysłać przez telefon, ale nikomu się przeważnie nie chce, no bo to trwa trochę czasu, zanim tam włączymy tą klawiaturę konsolową i napiszemy komuś wiadomość, zwłaszcza, że ja tam też nie chciało mi się po prostu tego robić. Nawet mi się tutaj na czacie nie chce czasem pisać do kogoś, a co dopiero tam. No i kurczę, są niestety spore wady tej wersji PC-towej, no ale są też takie plusy, których no, nie da się odmówić, zwłaszcza to takie płynne granie w tych 60 FPS-ach, jak ktoś ma dobry komputer. No i coś miałem jeszcze powiedzieć, aha, no i zaskoczony byłem troszeczkę tymi cheaterami, kurczę. Myślałem, że jednak trochę pogram na tej wersji PC-towej, bo bądź co bądź gra tu się lepiej niż na PS4 dla mnie, zwłaszcza dlatego, że co, no bo kurczę, ja się tutaj przyzwyczaiłem, wszystko działa mi tu fantastycznie, zresztą tu rozwinąłem sobie postać na maksa praktycznie, wszystko co mi potrzebne, co najbardziej lubię w GTA to mam, dużo samochodów, 60-miejscowy garaż, praktycznie zapełniony fantastycznymi autami. Wszystkie opcje tuningowe, w ciul hajsu, bardzo dużo mam kasy. A zaraz sobie zarobię, żeby miał jeszcze więcej. Także no, żyć nie umierać teoretycznie, ale w praktyce wygląda to troszeczkę inaczej. Podejrzewam, że jakby wbiła tutaj pełna sesja, to ktoś by mnie zaraz teleportował na morze albo w kosmos i zrzucił jakieś ładunki wybuchowe na głowę albo coś jeszcze gorszego. No po prostu nie da się grać. Znaczy, da się grać, teraz może rzadziej zdarzają się cheaterzy, może ja miałem takiego pecha, zgadza się, ale chodzi o sam ten fakt, że wiesz, budujesz tutaj sobie jakieś imperium, budujesz sobie te garaże, tutaj rozwijasz swoją działalność przestępczą i masz tą świadomość, że czemuś ona będzie służyć, że komuś tam może zaimponujesz, że komuś coś pokażesz, że od kogoś będziesz lepszy, bo spędziłeś w tej grze więcej czasu. A tu się okazuje, że przylatuje nagle taki cheater i całą tą twoją pracę, ten twój czas włożony w tę grę rujnuje jakąś tam
pseudo zabawą, tak? To jest takie właśnie rujnujące, to strasznie rujnuje frajdę z tej gry tutaj, na PC-cie. A jednak na PS4 wiesz, że jak będziesz sobie grał uczciwie, będziesz sobie zdobywał kasę, będziesz sobie tam budował to swoje imperium, to wiesz, że na 100% jakoś ci się to zwróci, że będziesz miał tą satysfakcję, że ja to mam, a inny gracz tego nie ma. Na PC-cie, no przeważnie każdy ma już wszystko, dlatego że ktoś tam albo sobie kupił jakąś cheaterską kasę i ma wszystkiego bardzo dużo, albo, no nie wiem, w jakimś innym tam stopniu sobie zarobił hajs. Zresztą tutaj na PC-cie myślę, że troszeczkę dłużej zarabia się hajs właśnie z tego względu, że dłużej wczytuje się ta cholerna gra, no. I trzeba czekać na zmianę sesji, czasami nawet i kilkanaście minut. To jest okropne. O, miałem tą samą misję na PS4 i teraz mam tą samą misję na PC-cie. I teraz muszę chronić mój ładunek. Na szczęście mam jeszcze minigana, więc powinno pójść szybko. Tak? Na PS4 używałem autocelowania. I autocelowanie jest wygodne, bo możemy sobie otworzyć to menu przekąsek, tak? I możemy używać tych przekąsek podczas strzelania, podczas gdy nasza postać automatycznie celuje w przeciwników, a tutaj niestety jak naciśniemy prawy przycisk myszy, to wychodzi nam z tego menu do tyłu, tak? I nie możemy tych przekąsek jeść podczas prowadzenia walki. I tam praktycznie na PS4 możemy być nieśmiertelni dzięki temu. No a tutaj nie do końca. No to jest też taki smaczek, jeśli chodzi o konsolę. Aczkolwiek to jest tak... No to wynika bardziej z możliwości tamtej konsoli, możliwości, czy tam ogólnie używania pada. Zresztą tutaj na PS4, na PC-cie też można używać pada i mówiliście, że też można ustawić sobie w singlu tryb auto-aim i wtedy dobija nas do sesji. Ja tego nie testowałem, tak? Ale wtedy dobija nas do sesji, gdzie auto-aim jest dozwolony. Gdzie mnie tutaj coś jeszcze strzela? Zaraz pewnie padnę, bo te boty bardzo dobrze strzelają. Tylko mnie trochę na oślep strzelał. Może się schowam za coś, ale to nie ma znaczenia, bo oni tutaj naprawdę mocno biją. Trzeba właśnie się zatrzymać, schować, zjeść wszystkie przekąski i dopiero wtedy można atakować dalej. Gdzie oni się tam schowali? Okej, idą, jadą. No i gitara, 240 tysięcy. No i gdybym był na sesji, gdzie jest więcej graczy, to rzeczywiście zarobiłbym więcej, bo bym dostał ten bonus. No a w tym przypadku nie zarobię nic więcej, dlatego że... No kurde... Nikogo tu nie ma w sesji, no. Ta gra jest teraz bez sensu, a jak wbiję do jakiejś sesji, to albo będzie... Mam takie wrażenie, że będzie cheater. Albo... Nie wiem... Albo co? Albo będzie mi się sesja 6 godzin wczytywać i nigdy się nie doczekam tej sesji. No i będę tak sobie patrzył na monitor wczytywania, nic się nie będzie działo i nie będzie po ludzku, no nie będzie fajnie. A ja strasznie lubię dostarczać te paczki, na PS4 też to robiłem, ja nie wiem co w tym jest, ale myślę, że dużo jest jeżdżenia samochodem, dużo jest takiej zabawy właśnie ze swoim sprzętem. I robimy to w otwartej sesji, mamy zawsze ten dreszczyk emocji, że jakiś gracz może nas dowalić. I to jest najfajniejsze. Czasami, jak jestem na właśnie sesji... może spróbujmy właśnie, pokażę wam, żeby nie było. Spróbujmy sobie odszukać nową sesję. I to jest zawsze takie fajne, że jakiś gracz może cię dowalić. Dostarczasz paczkę, ktoś ci tam jedną zniszczy. Musisz jakąś taktykę wystosować, żeby on nie widział tej paczki. Takie różne rzeczy, ja też sobie znam te różne triki. Fajne to jest, no. I dostarczasz towar, ktoś cię tam może rozwalić, nawet hydrą. Musisz się przed nim schować. Albo już po tobie, bo hydra cię rozwali. No tego typu różne właśnie... drobne elementy, które jednak dają dużo frajdy. Ostatnio na PS4 jak grałem, dostarczałem ładunek za $1 000 000 i rozwalił mnie śmigłowiec policyjny. To nie było akurat miłe, bo to nie był gracz, to był czysty przypadek, że ten śmigłowiec tam się pojawił. Ja podejrzewam, że on się pojawił tam dlatego,
że ktoś z mojej ekipy jeździł gdzieś tam i rozwalał coś dookoła i ten śmigłowiec leciał prawdopodobnie na niego. Ale bardzo szybko dołączyło mnie teraz do sesji, więc możecie pomyśleć, że Luce, gadasz głupot, zobacz jak cię szybko dołączyło. Ale na pewno, na 1000% mieliście taką sytuację, że wywaliło was na przykład z sesji i czekaliście bardzo długo, aż was dołączy do następnej. Albo robiliście jakiś napad, przygotowania do napadu i żeby dołączyć do następnego przygotowania, musieliście bardzo długo czekać, aż wam się wczyta sesja. To jest bardzo denerwujące. I wtedy jest takie rozwiązanie, żeby... No wbijaj, bijaj, bijaj, bijaj. Jest takie rozwiązanie, żeby szybciej się wczytywało to na napadach, to wystarczy wejść sobie do sesji dla zaproszonych, zaprosić całą ekipę, którą macie ochotę robić, z którą macie ochotę robić napady i wtedy będzie was dołączyć do tej sesji dla... A, wystarczymy sobie, że tutaj... Gdzie paki? Będzie was dołączać do tej sesji zamkniętej i będzie to trwało dużo krócej, uwierzcie mi. Spróbujcie sobie. Działa to fajnie. Teraz pójdziemy sobie dostarczyć jedną pakę, dwie paki. Dostarczymy sobie do jednego z moich magazynów. Weźmy tego gnoja. Chociaż Rapidem GT też bym pojeździł. Rapid GT to jest taki mój samochód marzenie na PS4. Tutaj zdobyć czy kupić sobie taki samochód to nie jest żaden problem tam. Ja muszę się poważnie zastanawiać, czy na pewno go kupić, czy nie. Bo może coś bym innego sobie kupił za to, a może jeszcze dozbieram do Buzarda. Tego typu różne rozkminy, to jest fajne, nie? To jest naprawdę... Też tak myślałem, że zaczynając w GTA przygodę od nowa, to będzie taka nuda strasznie, nic się nie będzie działo. I że nie będę miał tych swoich ulubionych samochodów i nie będzie fajnie. To się okazuje, że jest troszeczkę inaczej. Oczywiście brakuje mi chyba najbardziej Buzarda, żeby komuś tam dowalić, jak mi ktoś zniszczy powiedzmy ładunek albo mnie zaatakuje bez powodu. Ale jest to fajne. Fajne jest to takie zbieranie wszystkiego od nowa i stosowanie od samego początku gry tych swoich taktyk, które jak się okazuje dają nam wymierne korzyści, jeśli stosujemy je wszystkie naraz i nie wydajemy całej kasy od razu, tylko wiecie, kupujemy sobie najpotrzebniejsze rzeczy. To jest naprawdę spoko. Tak, pistoletem sygnałowym na pewno. Tutaj przydałby się auto-aim, bo tak troszeczkę słabo widać tych przeciwników. O, wypchali mi samochód, świetnie. Weźmy teraz... O, shit! Wiem, że tutaj gdzieś na górze zawsze byli też. Myszka, no strzelanie z myszki na PC-cie to jest coś wspaniałego, moi drodzy. Coś niezwykłego. No byłaś. Super sprawa. No i mamy samochód. Całe szczęście jest tylko jeden pojazd, dzięki czemu możemy go dostarczyć. O kurde, Hydros lata. Działa tutaj Hydros? Hydros. Niedobrze, pojawił się Hydros. Ale tylko 8000 stracę, więc nie ma stresu wielkiego. No ale jest tutaj więcej graczy i teraz wam pokażę, jaki będzie bonus, jeśli dostarczymy ładunek niewielki, nie będę wszystkiego tam dostarczał, całego, tylko powiedzmy 8 pak. O kurczę, leci na mnie Hydros. Na mnie? Czy nie na mnie? Nie wiem, czy na mnie. Hydros, leci na mnie. Nie na mnie. I właśnie, to są te emocje, tak? To nie tylko Hydra, ale też inni gracze, którzy gdzieś tam chcą powalczyć o swoje i to jest spoko. Ale widzę, że to jest jakaś pokojowa Hydra. Gość nie świeci się na czerwono. Gdyby już kogoś tam rozwalał, to by się świecił na czerwono i trzeba byłoby na niego uważać. A tutaj widzę, że całkiem w porządku jest. No i jesteśmy teraz na sesji, gdzie prawdopodobnie jest już nawet cheater, który zaraz zrobi coś głupiego. Ktoś do mnie strzelał, nie wiem kto. Jakiś gracz chyba. Tak, chyba jakiś gracz strzelał ze snajperki czy coś. Mógł mnie trafić, bo ładnie koło szyb nawet celował. Okej, okay. I teraz dostarczymy ładunek. Myślę, że z 5 albo 8
skrzyń i dostaniemy z tego tytułu bardzo fajny bonus. 7 skrzyń. O, to akurat za... A, tu mam nawet przedmiot specjalny. Damn. No, nie wiem. Ja sprzedam sobie te 7, bo wiem, że 7 to na 100% się powinno udać. Ale przedmiot specjalny też moglibyśmy sprzedać, to dostałbym fajny bonus z tego tytułu. Lotnisko, no super! Myślałem, że będzie samochód. Ach, shit. Może być ciężko, ale to nic. Dobrze, mamy 30 minut na dostarczenie tego. 5 dostaw w sumie. Widzę, że Hydra nie jest bojowo nastawiona. Jak na razie. Zobaczymy, co będzie później. Kto tu do mnie strzelał? Kto tutaj do... O, shit! Co to było? No, wiedziałem, że to ten! Ale się na mnie uwziął, no. Jak on się tam... Aha! Tu się skitrałeś! Tu się skitrałeś! No, na razie... Strzelanie z myszki! To jest to! To jest to! Gdzie ja bym padem go załatwił? Jak bym mu się odegrał? No, nie miałbym jak, no! Teraz z myszką można cokolwiek tu poćwiczyć, tak? Gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś? O! Właśnie, to jest granie na PC-cie. Gościa nie widzisz, nagle byk, ba, nie masz, nie? Dobra, niech się tam strzelają. Ja biorę buzarda. Jak będę siedział tyłem w buzardzie, to mnie nie zestrzeli. O, teraz już mnie zestrzeli. No, shit. Dobra, zobaczmy. Ach. Tutaj powinienem ten efekt graficzny wyłączyć. O. Nie trafił. Powinienem ten efekt graficzny wyłączyć, żeby mi się nie rozmywało tło, a teraz widzicie, że mam problemy, żeby go namierzyć. Ale został zamordowany, także jest ok. Mogę wziąć mojego buzarda, chyba mnie tam nie zobaczy. Chociaż może mnie namierzyć, ale ja mam tutaj systemy obronne. Zobaczymy, czy umiem jeszcze latać. Buzardem. Haha. Uwaga. No i właśnie to są te emocje, tak? To jest właśnie to, co lubimy w GTA. I czego od tej gry oczekujemy. I teraz, dostarczając ten ładunek, ja jestem, no myślę, że na 70% pewny, że ktoś mnie zaatakuje. Choćby ten gracz, który sobie tam stał i bez większego powodu atakował mnie ze snajperki, po czym dostał banie. To jest też najciekawsze, bo on się tam na tego żurawia wspinał długi, długi czas. Ja go po prostu strąciłem. Dobra, lata sobie Hydra. Chyba nie groźna, bo nie atakuje. Wygląda na to, że tak. Ja już sobie zadzwonię do Lestera, żeby zniknąć z radaru. Leicester. Chociaż na minutkę. Ewentualnie mógłbym kupić za 15 tysięcy zniknięcie całkowicie z radaru. Ach, kurczę, nie mogę teraz. Muszę wylądować. Jeszcze raz. Cyk. Zadzwonimy do niego za moment. I... okej. Mogę sobie włączyć niewidoczną organizację, to wtedy nie będą mi widzieć przez dłuższy chyba czas. 15 tysięcy to nie jest duży wydatek w stosunku do tego, co my tu zarobimy. 15 tysięcy to jest w zasadzie ten bonus, który powinniśmy dostać za graczy w sesji. Okej. No i próbujemy dostarczyć. 5 miejsc, gdzie trzeba to dostarczyć. Zobaczymy, czy mi się uda. Zniknij z radaru. Leci tam jakiś samolot, ale to jest cywilny. Nie będzie problemu raczej. No i... zniknięcie z radaru powinno mi starczyć na 2-3 punkty maksymalnie. Nie wiem, jak one są rozmieszczone. Chyba jeden jest tutaj, a drugi jest za górą. Coś tak czuję. Okej, znikamy. Czuję, że już ktoś tam mógł namierzyć. Okej, jest jeden ładunek. I drugi będzie raczej za górą. Tam będzie jakaś chyba plaża albo coś takiego. Zostało 40 sekund na niewidoku. Zobaczymy sobie w ogóle, jak wygląda...
rozmieszczenie tych miejsc. Shit. Nie wygląda źle, ale chodzi o to, że... że trzeba daleko lecieć, a tam dwie hydry gdzieś latają. O shit. Nic, może jakoś się uda. Dobra, tu mamy dostarczone. Czyli tak, mamy ukończone dostawy 1. Aha, czyli już wiem, że mi się zbugowało. Super. A nie, 2, dobrze, już ukończone 2 mi się pojawiły. Czasami tak się właśnie buguje, że się coś nie dostarczy. Wynika to z jakichś lagów albo nie wiem czego. 2 na 5, to gdzie jest 5. strefa? Okej, okay, pojawiło mi się tutaj coś. I teraz będę totalnie bezbronny, jeśli namierzy mnie hydra. To będzie koniec już. Widzę, że jakiś tam pomarańczowy, różowy gracz gdzieś się spowi... O! Nie! Jestem już widoczny. A umiejętności? Przekup władzy, ukryta organizacja. 12 tysięcy. Ryzykujemy? Kurde. Ja myślę, że to jest zbyt kuszące dla niego, żeby mnie zaatakować od tak po prostu. Więc włączę ukrytą organizację, może... Teraz powinno się udać raczej. Dobra. Przez 3 minuty jestem niewidoczny. Excellent, to spokojnie powinniśmy to dostarczyć. Dobrze, są narzędzia dla takich, którzy nie chcą grać na zamkniętych sesjach i dostarczać ładunku. Powinienem dostać bonus. Teraz sprzedaję ładunek za... O, nie wiem nawet za ile. Która to była dostawa? Czwarta? Czy... Gdzie mamy jeszcze jedno? Aha, pewnie to chodzi o samolot. Okej, leci Hydros. Ja spróbuję zniżyć pułap, żeby mnie tak dobrze nie widziała. Bo jak będę leciał gdzieś na tle nieba, to Hydra może mnie dojrzeć, tak? Co ona tutaj robi? Chyba jest jakieś wyzwanie. I dlatego ludzie biorą sobie Hydry. Może się okazać, że wcale nie musiałem włączać ukrytej organizacji. To jest 12 tysięcy. Nie wiem, czy właśnie takiego bonusu nie dostanę. Tu też ktoś lata. Ej, the fuck. To wygląda, jakby ktoś też dostarczał tu ładunek, słuchajcie. A, no? Zobaczmy. Beskitu. Chyba może robić tą samą misję, co ja? No to by było bardzo dziwne. Nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło. Ale... możliwe, bo widzę, że to jest też ten sam samolot, co ja mam. I raczej to nie lata bot, bo gdyby to był bot, to by nim tak nie rzucało. Tak? To jest chyba Kuban. To jest Kuban. I też on leci w tym samym kierunku, co ja. To by było bardzo dziwne, gdyby robił tą samą misję, co ja, w tym samym momencie. To jest... Ach. Nie dość, że one się losują coraz inne. Okej, okay, policaje mnie gonią. Zgub policję. Ale mam zgubić w samolocie, czy samolot mogę już sobie dropnąć? Gdzie ten samolot? Kurde, cholera wie, czy to bot, czy nie bot? No ale tak dziwnie trochę, co? Nie zdarzyło mi się tak jeszcze. Jeju. No i co jeszcze na PC-cie? No na PC-cie jest dobre to, że mamy... no fantastyczną grafikę, szczegółowe tekstury, widać wszystko z daleka, bardzo dokładnie. Nie ma żadnej jakiejś tam sztucznej mgły albo innych takich dziwnych rzeczy. Naprawdę jest w porządku, nie? Tylko właśnie cheaterzy, tak? Dobrze, 112 tysięcy, czyli 12 tysięcy wydałem na ukrytą organizację, czyli w zasadzie bardzo mało tego bonusu dostałem. Tam chyba 97 tysięcy było za ukończenie tej dostawy. I z racji tego, że na sesji jest... tam trochę graczy, no to dostałem bonus, ale niewielki, bo gdyby była pełna sesja, to bym dostał może i nawet z 20 tysięcy. I właśnie teraz jest ten odwrócony lot. Kubanem mi się to uda? O, no było blisko. Prawie się udało. I mamy no 1 800 000. I tak można sobie zdobywać powoli tą kasę. Myślę, że najlepiej jest dostarczać te ładunki na sesjach
otwartych, na sesjach publicznych, żeby był ten taki dreszczyk emocji. To jest naprawdę spoko. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Ponoć jest czyściej teraz na PC-cie, można sobie spokojnie w miarę grać, chociaż wczoraj, no mówię, 10 minut, 15 minut grałem i pojawiły się jakieś problemy z cheaterami. Ale ponoć jest lepiej i można w miarę sobie grać. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Pozdrówcie moją Asukę, ona was też pozdrawia. Trzymajcie się, na razie.